Cześć, mam na imię Mikołaj, witajcie w Warband TV i w dzisiejszym odcinku zmierzę się z Amadeuszem i zagramy w Battletech Alpha Strike. Siemka Amadeo. Siemaneczko. Teraz wam pokrótce przedstawię, jakimi zasadami będziemy grali. Ok, więc zaczniemy od zasad, które będziemy wykorzystywać podczas rozgrywki. Tutaj z pomocą przyszli nam ludzie z Death From Above Wargaming, także shout out to you guys. Good job, you're doing fantastic work with these battle reports, with the intros. It's really fun to watch them and I think it's an awesome job that you're doing. And thank you for these rule sets, so we'll be using them today. Także mamy podziękowania dla tej ekipy ze Stanów Zjednoczonych. Oni dużo grają w Battletecha, dużo grają w Alpha Strike'a i dzięki temu my możemy korzystać z ich wiedzy i doświadczenia i oni opracowali zasady do Alpha Strike'a, ponieważ Alpha Strike poza tym, że ma swoje podstawowe zasady, ma też zasady dodatkowe, które możemy wykorzystywać i oni zebrali swoje zasady dodatkowe, jak i home rulesy. Po pierwsze, będziemy grać na stole 4x4, to jest nasz stół, który będziemy używać i najważniejsze, będziemy wszystko skalować w dół, to znaczy, że wszystkie odległości z Alpha Strike'a dzielimy przez 2, wracamy do oryginalnych odległości z Battletecha. Czyli w tym momencie nasze jednostki, która powiedzmy tutaj mam Wolverina, który się porusza o 10 cali, będzie się poruszał o 5 cali. Także nasz short range zamiast 6 będzie 3, medium zamiast do 24 będzie do 12, a long do zamiast do 42 będzie do 21. To spowoduje, że będziemy mogli bardziej taktycznie podchodzić tutaj do samej rozgrywki. Kolejna rzecz, tereny leśne. Mamy 2 tereny leśne, które są, będziemy je liczyć po liniach łączących zewnętrzne drzewa. Wewnątrz tych linii znajdują się tereny leśne. Tutaj będziemy mieć rough terrain. Tutaj widzicie budynki, na które będziemy mogli sobie wlatywać, które będziemy mogli wykorzystywać do chowania się do covera. Co dalej tutaj? Zasady opcjonalne. Będziemy wykorzystywać forced withdrawal, czyli jeżeli zostanie skryplowana jednostka, to będzie ona musiała się wycofać i przyjmujemy też takiego house rulesa naszego, że jednostka ta musi się wycofywać do swojej krawędzi, wykonując maksymalną odległość ruchu, obojętnie który ruch wybierze, w jak najkrótszej linii prostej, tak? Czyli nie może zygzakować, nie może na skos gdzieś tam podróżować, wycofuje się bezpośrednio. Okej, to jest to. Co my tutaj jeszcze mamy? Okej, będziemy wykorzystać extreme range, czyli dodajemy jeszcze jedną odległość. Extreme range to jest powyżej longa i on dochodzi do 30 cali, czyli jest od 21 do 30. I mogą wykorzystywać, strzelać jednostki w extreme range tylko te, które w long mają więcej niż jedną raną mogą zadać, ponieważ extreme range to jest long range minus 1. Multiple attack rolls, będziemy wyrobić multiple attack rolls, czyli jeżeli jednostka może zadać w danym zasięgu 3 strzały, będziemy rzucać za każdy z tych strzałów, ale będziemy też wykorzystywać fajne house rules od chłopaków, także wam o tym jeszcze opowiemy. Lasy działają w ten sposób, że powyżej 3 cali już w pełni zasłaniają, powyżej 2 cali do 3 dodajemy plus 3, jeżeli chodzi o modifier, między 1 a 2 dodajemy plus 2, między 0 a 1 dodajemy plus 1 i tylko nie dodajemy, jeżeli jednostki się ze sobą bezpośrednio stykają. Co tam jeszcze mamy? Dystansy wszystkie zaokrąglamy w górę i po prostu tym się nie przejmujemy. Jeżeli coś, jeżeli jest półtora lasu, no to w tym momencie bierzemy te dwa cale lasu. Będziemy wszystko do pełnych cali. Sprinting dodajemy do TMM-a plus 1, tak? To jest, myślę, że to jest fajne i logiczne. Czyli jeżeli sprintujemy, to nie będziemy mogli walczyć, ale poruszamy się szybciej, dlatego dostajemy jeszcze jednego TMM-a. Unity powodują, że nie możesz strzelać przez swoje unity, czyli może wejść jakiś mech w linię strzału innego i go schować. I będziemy stosować pilot die, czyli kosteczkę pilota. Tu będzie to widać, będziemy rzucać na przykład, weźmy sobie sytuację. Oddaję 3 strzały.
Ta kostka duża będzie tak naprawdę kostką pilota, czyli to będzie skill, jak za niego wyrzucimy, to będzie umiejętność pilota i za nią będzie odpowiadała, a pozostałe kostki w przypadku trzech strzałów będą odpowiadać za wartości i będziemy je ze sobą sumować. Zobaczycie, jak to będzie wyglądało w sytuacji już samego grania, będziemy jeszcze o tym mówić. Co tu jeszcze? No ze względu na zmianę odległości, że wszystko dzielimy przez dwa wszystkie range, to będzie miało to wpływ na przykład na charge attack, czyli zamiast dzielić przez 8, będziemy dzielić przez 4. I jeszcze drobne są tam różnice, że na przykład immobile TMM zamiast minus 4 jest minus 2. I to chyba na tyle. Nasza dzisiejsza misja to jest po prostu kompletne wykończenie przeciwnika, czyli przeciwnik, czyli zawodnik, który zniszczy wszystkie jednostki albo zmusi je do wycofania, wygrywa, a sam ma jeszcze jednostki na stole. Gdyby doszło do sytuacji, że pod koniec tury sami się wykończyliśmy wspólnie nawzajem, oczywiście będziemy mieć remis, będziemy wchodzić spoza stołu i gramy lansę na lansę, 4 mechy na 4 mechy, także teraz zapraszam do przedstawienia naszych oddziałów. Okej, w takim razie mój Mercenary Unit i zaczniemy od największego. W tym momencie jest to nasz największa jednostka Assault Awesome AWS 8Q, który ma na shorcie 3, na mediumie 3, na longu 3, także bez problemu jest w stanie trafić z każdej odległości. Nie ma overheata, jeżeli chodzi o armora, to on ma w tym momencie 8 punktów, jeżeli chodzi o strukturę ma 6 punktów, jeżeli chodzi o speciale, to ma ene, to znaczy, że on nie ma w tym momencie amunicji i critical ammo go nie dotyczy. Jego pilot ma wyszkolenie na drugim poziomie i to jest najlepsze wyszkolenie w moim oddziale. Drugi najcięższy to jest Heavy Thunderbolt i on ma wyszkolenie, jego pilot na poziomie 3. Jeżeli chodzi o strzelanie, na shorcie ma 3, na mediumie ma 3, a na longu ma 1. Także ten miś musi troszeczkę bliżej podejść. Ma on również możliwość overheata 1. Jeżeli chodzi o armora, to on ma w tym momencie 7 i struktury ma 5. Ze specjali ma EF1, czyli Indirect Fire 1. I to by było na tyle. Później mam dwie dokładnie takie same jednostki, dwa razy Wolverine, czyli 6R. To są moje jednostki z jetpackami, one i poruszają się o 10 cali i skaczą o 10 cali. Obaj piloci są na poziomie 4. Jeżeli chodzi o shorta, to jest na 2 damage'ach, medium na 2 i long na 1. Nie ma overheata, armora ma 5, strukturę ma 5, nie ma żadnych specjali. I to tyle, jeżeli chodzi o moją ekipę. A oto druga drużyna najemników, która dzisiaj będzie stawać w szranki. Jako najcięższą maszynę wystawiam Battlemastera w wersji 1D. Który jest wyjątkowo wyporny, ma aż 7 punktów struktury, 9 punktów pancerza. Jego skill pilota to 3, a statystyki jego broni to 4 na bliskim, 3 na średnim i 1 na dalekim. Bez żadnych specjali, bez niczego takiego, ale myślę, że same te statystyki i tak mu w zupełności wystarczą. Drugi w kolejności jest Katapult w wersji A1, jeden z moich ulubionych w tej grze, bo bardzo dobrze strzela się na dalekim zasięgu, gdzie jego statystyki broni to 1 na shorcie, 2 na mediumie i 1 na dalekim. Przy 5 punktach struktury i 6 punktach pancerza, jak na robota, który trzyma się z tyłu bardzo dobrze. I co więcej, skill jego pilota to 2, czyli najwięcej u mnie w drużynie, bo jest to jednostka kluczowa dla mnie. Jako trzecią maszynę wystawiam Shadowhawka w wersji 2K, gdzie skill pilota to 3,
mam 5 punktów struktury i 5 punktów pancerza na nim, a statystyki broni to 1 na bliskim, 2 na średnim i 2 na dalekim. A na samym końcu wystawiam Gryfinka, Gryfin w wersji 1N, który ma skill pilota 4. To jest taka jednostka w sumie bardziej pomocnicza, o też 5 punktach struktury, 5 punktach pancerza i statystykach 1 na bliskim, 2 na średnim, 2 na dalekim. I jest to jednostka, która dosyć szybko się porusza, skacze, tak samo Shadowhawk i Katapult mogą skakać, jedynie Battlemaster nie ma żadnych jumpów na sobie, więc jest to też rozpiska w miarę mobilna, z całkiem porządną siłą ognia i pancerzem. Myślę, że może być ciekawie i nie odstaje jakoś poziomem od rozpiski przeciwnika. Co więcej, oboje wystawiamy Battle Lance, co daje nam 6 punktów Lucky dla naszej całej drużyny, czyli będziemy mogli przerzucić 6 kości w trakcie gry, jeżeli na przykład nie uda nam się trafienie. Czyli co, Mikołaju? Jesteś gotowy? Jestem gotowy. Zaczynamy. Inicjatywa. Ciach. A, widzisz. 11. Dzień dobry. 7. Okay. Zaczynasz. Proszę bardzo. Się zaskoczony. Czyli tak. W moim pierwszym ruchu wyskoczę sobie Gryfinkiem do przodu 10 cali bazowo, czyli w naszym formacie 105. Ale nie będę mieć do niczego zasięgu, więc zrobię ram. Pobiegnę, co da mi 8 cali. I schowam się tutaj za kamieniem. TMM 3. Proszę cię bardzo. Dobrze mi się mój Thunderbolcik normalnie ma 8, czyli mam 4. Ja też zrobię rana, czyli 6 od krawędzi stołu i TMM 2. Cóż za niebywała prędkość. Heavy. Co z drugiej strony w takim razie Shadowhawk robi dokładnie to samo. 8 cali od krawędzi, run. Proszę cię bardzo. Proszę bardzo, mój Wolverine ma 5 cali, czyli 7,5, zaokrąglamy wszystkie odległości, czyli w tym momencie 8, baby. Okej. On ma 3. Wystawię Battlemastera. No. Run, 6 cali w głąb. 6 cali, Jesus. Ach tak, bo on był dość szybki. Tak, no mam 8 bazowo, czyli w naszym formacie są to 4 bazowo ruchy. No dobra, no to w takim razie mój szalony awesome, który ma tylko 3 ruchu, co powoduje, że jesteśmy w stanie tutaj pobiec sobie zaokrągając 5. Proszę bardzo. Nadal jakoś super nie odstaje ode mnie. No i co? Standardowo mój ukochany katapult również te 6 cali do przodu sobie zranuje. Ale tak, jestem pod wrażeniem, że w ogóle go ruszyłeś. Standardowo w ogóle go nie. Halo, proszę mi tutaj nie zarzucać tchórzostwa. Jeszcze nie ośmieliłem się. Dokładnie. Okay. Będziesz mógł to zrobić w trzeciej turze. To dobrze. I mój też biegnie. Proszę pana, czy pan strzela? Czy gdzieś mamy zasięg? Nawet nie mam co deklarować, wszystko biegło, więc nie może strzelić. U ciebie tak samo, także tak naprawdę możemy skończyć tą rundę. Tak, zgadza się, w tym momencie zamykamy rundę. Okej, posprzątamy, w takim razie zaczynamy znowu. Inicjatywka, ciach. 5. Niedobrze. 2. Tak, nice, zaczynasz, proszę bardzo. Też oczywiście, ze spokojem. Teraz jeszcze mogę. Co, pobiegnę sobie znów 8 cali Gryfinem. Co mam na longu? Na longu mam dokładne 2. Okej. Dobra. Thunderboltem. Bo w sumie to my ty. Teraz już mamy zasięg, tak. No. Teraz już mamy zasięg, szczególnie, że ty masz long i mógłbyś na ekstremie, ale nie możesz na ekstremie z tego względu, że pobiegłeś, więc mi to w sumie odpowiada. Moja jednostka jest w stanie pobiec o 6. Ja jakoś szczególnie... Aha! Ja się będę chciał schować, bo ty możesz temu skubańcowi przekazać moje namiary. Dobra. Pobiegniemy sobie tutaj. Nie jest to idealne rozwiązanie, ale nie chcemy oberwać z misajlów. Dobra. Jak najbardziej. Skoro postąpiłeś tak haniebnie i tchórzliwie, to ja tutaj pobiegnę sobie... Asekuracyjnie, co to znaczy tchórzliwie?
O, jak ja tak ostatnio grałem, byłem nazwany tchórzem, także w ogóle jestem pod wrażeniem. Widzę, że tutaj pod kamerę kolega gra bardzo dobrze. Tak, 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 odważnie. W 40 pre do przodu to tutaj też muszę. Dobra. Co my tutaj fajnego zrobimy? Chłopaki sobie... Możesz wskoczyć na budynek, z którego nie będziesz mieć do niczego zasięgu. No właśnie, to by tak, tak trochę zbyteczne. Dobra. Ciach, pobiegłem. Wszystko, no dobrze, niech ci będzie. Tu jest znów run, 6 cali do przodu, zatrzymam się tuż przed wzgórzem. To wzgórze jest w wysokości cala, czyli daje w razie czego covera. Tak jest, zgadza się. Dobra, dobra, dobra. Ruszam się moim drugim Wolverinem. Nie wiem, czy wcześniej wspominałem, ponieważ mam dwa Wolveriny tej same, to on, jeden z nich będzie miał taki oto piękny zielony sześcian i również mam go na karcie, żebyśmy wiedzieli, że to jest ta konkretna jednostka. Jak ci zniszczę jednego, będziemy mieli ten problem z głowy. Śmiało, zapraszam. Nie ma problemu. Wiesz, że przecież bardzo to lubię. Użyję jumpa, aby... A nie, przepraszam, mam tutaj jumpa tylko na 3 cale w naszym formacie, także niestety nadal będę ranować mężnie i do przodu. Jest to 8 cali w przód. Czy ty już wchodzisz na ten? Nie, zatrzymuję się tutaj przed... Tuż przed wzniesieniem. Dobra, tak. Dobra. Okej, okay. I moja ostatnia jednostka, w tym momencie ona już nie biegnie, robi sobie normalny ruch, 3 cale, szaleństwo. I w takim razie ma TMM 1. U ciebie wszystkie jednostki pobiegły, tak? Tak. Dobra, czyli w tym momencie... Ja powinienem strzelać jako pierwszy, ale że biegłem, nie mogę nic zadeklarować, więc czekam na twoje tutaj wyznanie miłości. Wyznanie miłości będzie, ponieważ znajdujemy się poniżej 30. Mhm. I prześlę tobie... Line of sight jest... ponieważ wysokość wzgórza jest 1 cal, wysokość mechów jest przyjęte jako 2 poziomy, także w tym momencie jesteś w partial coverze. No to lecimy. Skill 2. Mój ruch nie ma wpływu na modyfikator. Twój ruch ma wpływ. Jesteśmy na 4. Ponieważ jesteś w coverze, jesteśmy na 5. Ponieważ jesteśmy w extreme, to jest dodatkowe 4, czyli 9. Dobra, proszę bardzo. Strzelam dwiema, mam 2 ataki i teraz tak. To, czym wam wspomniałem, rzucam za ataki i rzucam za skilla mojego pilota. I w tym momencie dodaję 4 do 6, to jest jedno trafienie 10 i 4 do 2, to jest 6 nietrafienia. Czyli raz udało mi się trafić. Good job, awesome. Dobrze, zaznaczyłem sobie na karcie jedno trafienie, póki co tylko w pancerz. I to by było na tyle w takim razie. I to by było na tyle, w takim razie kończymy naszą drugą turę. Czyli co? Możemy zacząć trzecią rundę od inicjatywy. Ciach. 6. Szaleństwo. 8. No dobra. No dobra. Niebywałe. Udało ci się w końcu. Dobrze, to ten miś pójdzie sobie. Te misie chodzą tak wolno 5. Albo nie. On pobiegnie sobie. On biegnie na 8. Ale ponieważ wchodzę na wzgórze zgodnie z zasadami, muszę zapłacić i zgodnie z naszymi zmianami zasad 1 będę płacił, czyli w tym wypadku jestem w stanie o 7 cali się przemieścić i tutaj bardzo ładnie za budyneczkiem, ciach, proszę bardzo. Dobrze, ja wykorzystam specjalną zasadę, jaką jest cooldown, aby spróbować posadzić mojego katapulta. Siadaj. Trójeczka, nie udało mi się. Ile masz ruchu? Ruchu mam 4 cale, czyli wydałem 2, mogę spróbować po raz drugi go posadzić. 7, idealnie wymagany wynik do tego, żeby się udało. Co oznacza, że mój katapult ma cooldowna, jest go o 1 trudniej trafić. Kucnął sobie miś, dobra. Oraz dostaję stand still, ponieważ się w ogóle nie ruszyłem. Dobrze, dobrze. Jak najbardziej. Thunderbolt i on może o 6 pobiec. Zaraz sobie tutaj sprawdzimy, jak te manewry wyglądają. Jak najbardziej był bieg, proszę pana. Taki po... Dobrze, jakby no, nie mam wątpliwości co do jego intencji. Chcę tchórzliwie się po prostu chować za kamieniami. Zbliżam się cały czas do ciebie, to że robię to tchórzliwie za kamieniami. O Boże. 4 cale w
tą stronę, wykonam normalny ruch. Fantastycznie. Tak, czy to mi się opłaca? Mam zbyt mały zasięg w sumie z broni, żeby coś ci zrobić, więc się przebiegnę o te dwa cale więcej. Będę mieć TMM-a o jeden większego. Dobrze. Dobrze, misiu. W takim razie ja się przemieszczę w ten sposób, tak żebym ciebie dobrze widział, żebyś mi czasem gdzieś tam w lasek nie wchodził. Ja? O, w życiu. O, ja w pamiętam życiu. Takie sytuacje, gdzie ktoś chciał wskoczyć do tyłu, a nie miał gadżetów. Starzyło mi się, to ja skaczę do tyłu w las i aha, ten robot nie skacze. No tak, tak było. Wycofam się w takim razie Shadowhawkiem. I to ja jestem tchórzem, ja cały czas brnę do przodu. 5 cali tutaj, jako normalny ruch, w zupełności mi wystarczy. Dobrze, on też będzie wbiegał na górkę, więc jest w stanie tylko o 7 się przemieścić. I myślę, że tutaj jesteśmy bezpieczni, nie widzimy siebie. Tak, tak, tak. Myślę, że jest to bardzo zachowawcza też runda, no bo... Po co mamy zrobić coś głupiego w tej chwili? Tutaj, co mogę ci więcej powiedzieć? Myślę, że tym chłopczykiem... dobiegnę sobie do tego kamienia. To będzie run za TMM 3. Okay. I będzie to koniec naszych ruchów. Ponieważ ja przegrałem inicjatywę, ja zaczynam od strzelania. Te chłopaki wszystkie biegły, nie mogą strzelać. Ten miś może strzelić. Nadal jesteśmy tutaj w Extreme Longu, bo jesteśmy powyżej 21. Czyli ostatnio strzelałem na 9, to znaczy, że teraz strzelam na 8, bo nie masz covera. Tak. Bardzo dobrze. Dwa strzały. Dwa trafienia, tak, tak, tak. Chyba, że chce pan przerzucić tą trójkę. Bo jeżeli by rzucił pan szóstkę, to byłyby dwa krytyki. Wiem. Nie. Byłoby nieźle, to byłby... Aj, jak byłoby, ale moje rzuty jednak, szóstek... Cieszę się z tego, co mam. No dobrze, niech panu będzie. No w takim razie sobie zmierzę tutaj. Oczywiście, że katapult ma zasięg, to... Tak, ale longa masz chyba jeden, nie? Longa mam dwa. A, masz dwa. Ach, niebywałe. Cóż to się stało? Co więcej, słuchanie, przedstawiałeś. IF również mam dwójkę na nim. Czyli także... jeden strzał możesz oddać i przy pomocy spotera. Tak. Czyli tutaj mój grubasek Battle Master powie katapultowi, gdzie znajduje się twój grubasek. Ciach, i spróbuje do niego oddać strzał. Jesteśmy tak. Skill pilota dwójeczka, czyli to jest pierwsza zmienna, potem zasięg 4. Potem twoja jednostka, czyli minus 2, tak? No nie, tu mam skill pilota 2, trudność u ciebie 1, to jest razem 3, odległość to jest dodatkowe 4, to jest 7. Stąd line of sight jest liczony, więc nie masz żadnych osłon. Ale dlatego, że on ci daje... Tego ma minus 1, tak, czyli to jest 8 i... Stand still, minus 1 do strzelania, czyli wracamy do 7. Dobrze. I po co była cała ta matematyka, skoro można wyrzucić jeden? A, nie przerzucasz? Dobrze. Dobra. Nie, nie opłaca mi się dla jednego strzału. To by było na tyle z naszego strzelania. Tak, koniec rundy trzeciej zatem. Co, inicjatywa czwartej? Tak, inicjatywa czwartej. Ciach, proszę ciebie bardzo, 7. 8, no to zaczynaj, baćpanie. Niekoniecznie chciałem tym razem zaczynać, no, ale... Masz przewagę zdecydowaną w trafieniach na tą chwilę, także... Dobra, ten miś jeszcze pobiegnie, ale on się tak tutaj przyczai delikatnie. No, jak się postarasz, to może coś tam spróbujesz urwać, ale na pewno będzie cover. No, powiem panu, że ze spokojem jestem ile, w stanie... Ile, no bo ma 5 cali, nie? 5 cali ruchu. No, do tego miejsca, tak jak pokazuję palcem, czy jestem go w stanie tutaj złapać bez covera. Bardzo mi się podoba ten układ. Dobrze, to ja kolej. Katapult stand still. On jest bardzo dzielny zawsze, ten miś. Tak.
Tak, tak. To jest trzecia gra, w której on tak naprawdę dwie tury biegnie, po czym staje w miejscu i zamiera. No to tutaj ma asekurację drugiego Volva. Zwykły ruch. TMM1. Być może cię zaskoczę. Wątpię. Tak? ale ten mój Battle Master jest jakiś taki no niezdecydowany. No co? Właśnie. W sumie pobiegnę tak, żeby stanąć tuż tak, przed tak. wzgórzem, bo jestem. Wtedy mnie trochę gorzej widać. Proszę bardzo. O ty, ja tutaj muszę tak kurde wężykować tak jak ty, nie? Mhm. I ja miałem podobnie przecież ostatnio jak graliśmy, nie? Też musiałem tak chodzić w kółko, jakbym się nie mógł zdecydować. Po prostu mam słabego partnera do tańca. Nie wiadomo, że tak. Okej, okay, budynki nie przeszkadzają, także poziom przeszkadza. Dobra. Jakie statystyki ma Wolverine? 2-2-1? 2-2-1, no. Czyli spotkalibyśmy się tak naprawdę w tej samej statystyce, gdzieś strzelając do siebie. Mhm. Tu powinny być TMM2. A, dzięki. Spokojnie, wiadomo, każdemu może się zdarzyć czasem oszukać. Na swoją niekorzyść, nie? Tak. Wychylę się tutaj delikatnie, abym cały czas znajdował się w coverze. Okej. Okay. To jest TMM2. Proszę bardzo, twój ostatni ruch. Tak. Ile on może się ruszyć? 10 cali. Bazowo, czyli 5 w naszym formacie. Mam takie pytanie. Czy tego misia widać z nad budynku Osoma? Słucham? Czy tego Osoma widać z nad budynku? Czy ja jestem go w stanie tam dojrzeć? Czy jesteś w stanie go dojrzeć? Moim tak. zdaniem nie. Dlatego, że widać mniej niż jedną trzecią. Ale to ty mi powiedz. Nie, bardziej mi chodziło o rozmiar faktyczny tych ruin, jak one mają go zasłaniać, bo one mają dość nieregularny kształt. Mają. A few moments later. Trudna decyzja. Czy ja bym chciał tutaj spróbować coś postrzelać? Nie, no myślę, że tak. Myślę, że możemy zacząć się strzelać już delikatnie. O wielkich mechach, które do siebie strzelają, a ty się zastanawiasz, czy chcesz postrzelać? Tak. Tutaj ustawię się wobec ciebie w coverze. Okej, okay, dobra. Cię... Dobrze. Ja chyba nie jestem w coverze wobec ciebie, tak? Tak się starałem to urządzić. Okej. Okay. No dobra. W takim razie ja zaczynam strzelanie. Tak. Ja zaczynam strzelanie, no tutaj nie będzie wielkich niespodzianek. Zaczynamy tutaj. Skill 4. Mój ruch nie ma wpływu. Twój 2, jesteśmy na 6. Następnie Other, jesteś w coverze, jesteśmy na 7 i jesteśmy w 12, jesteśmy w mediumie, to jest plus 2, czy jesteśmy na 9. Zgadza się? Coś, może tak coś być. Pomyliłem? Dobra. Może tak być. Cover mi policzyłeś, więc tak, ja już nie mam tutaj do czego bardzo się bardzo dobrze, przyczepić. Dwa strzały w takim razie i jedziemy i 8 i 8. A powinno być 9 i 9. Powiem tobie tak. Czy risky. Okay. Wiem, ale te dwie piątki... Kuszą, no proszę. Kuszą, kuszą. Ej, przerzuć jedną piątkę może. O, no nie. Ale 8 to nadal dobry wynik. Wiem, ale no to jest taki mój standard do przerzucenia, nie? Tak. Rzucić trójkę na trójkę albo na dwójkę. No gdybym się nie schował w coverze, nie? Dobra. To sobie postrzelałem tutaj. Awesome, jak najbardziej. Standardowa wymiana, znów chyba 9 wypadnie, tak? Bo przed chwilą była ta sama sytuacja. Tam było 8, tu jest teraz 9, tak? Jak najbardziej. Proszę bardzo. Bardzo mocno, nic nie? Nic z tego nie robię. Tutaj teraz. Tak. Skill 3. Za mój ruch nie mam, za twój ruch mam 2, jesteśmy na 5, pomiędzy nami jest cover, jesteśmy na 6, jesteśmy w 12, więc jesteśmy na 8. I on w mediumie Thunder ma 3 strzały. Let it be. I jest, proszę pana. Mówiłem na o 8, tak? Tak mi się wydaje. To wszystko weszło. Wszystko weszło jeszcze szybko. 3, 5, 6, 7, 8. Yes, sir.
No co mogę ci poradzić jakby, no? Z kośćmi nie wygram. Tak, no to kulajmy w takim razie. Shadowhawk strzeli tutaj do Wolverinka. Skill 3. Następnie z twojego ruchu mam 2, bo z mojego ruchu nie mam żadnej kary, to jest 5. Z zasięgu plus 2 to jest 7 i tyle. To jest tyle na tą chwilę. Raz trafiony. Raz trafiony. Okej. Standardowo tutaj sobie policzymy, to jest znów 4 za mój skill, mój ruch nic nie zmienia, tam jest 1 za twoją trudność, to jest 5, plus 2 za zasięg, to jest 7. Jak już ustaliśmy w ruchu, tam nie ma żadnej osłony. Tak. Dwa razy, dwa trafienia. Okay. Osą spróbuję zespoterować. Którego? Chociaż pytanie, może tu mam 21. Ale nie widzi go. Znaczy, ten go by musiał zespoterować, ale wtedy dostajesz plus 1 jeszcze do utrudnienia, bo ten strzelał, nie? Czyli nie dość, że za plus 1 masz zespoterowanie, to plus 1 masz za to, że strzelał. No ale jesteśmy w 21, a to już będą 2 strzały, a nie 1. Dla mnie. No dobra, to jest różnica. No, let it be. Więc myślę, że tak. Licz. To i tak nie jest zła statystyka. Co my tu mamy? No twój skill, ile to masz? Mój skill jest 2 za minus 1 dodatkowo, czyli strzelam na 1. Tak. U ciebie trudność 1 to jest 2. Tak. Za zasięg mam plus 3. Okay. To jest 5. 6 za spotter, 7 za to, że tak. Strzelił spotter. 2 trafienia. Ouch. Tak się czaił, a tu widzisz, niedobrze się porobiło. No dobra. To tyle. Tak, wygląda na to, że to wszystkie nasze akcje na tą chwilę. I możemy kończyć tą rundę. Koniec czwartej. Dobra, to lecimy z 5. turą. Trzecia inicjatywa, całe 6. Dobrze, daje mi to jakieś tam nadzieje. Całe 9, także nie, proszę bardzo. Nie. No dobra. No nie ukrywam, że odpowiada mi ten układ. No nie. Powiem tobie tak. Tchórzliwe wycofanie się do tyłu. Wiesz co? Chodzi o to, że nie chcę być w tych 21 calach od twojego katapulta. Trochę się go jednak boję. I chcę go zmusić, żeby albo on podszedł sobie trochę bliżej, bo jesteśmy teraz w ilu? W 24 calach. Co tak. Oznacza, że musiałbym wstać. Musiałbyś wstać. Za jeden cal chyba wstaję, tak? Za dwa cale wstaję. No niedobrze, to oznacza, że nie zdobędę cię w zasięgu 21. I o to chodziło. O to właśnie chodziło, żebyś przynajmniej w tej turze tutaj mi z katapulta nie dowalił. Dobra, zobaczmy co dalej. No ja w takim razie podejdę sobie. 3 cale. 4 w sumie. Nie będę wchodzić na to wzgórze. Kompletnie mi się to nie opłaca. Schowam się. Tutaj mam wzgórze, budynek, więc twój osom raczej nie będzie mógł mnie zobaczyć. Nie będzie mógł. Więc to tyle by było z tego ruchu. Bardzo ciekawie. Dobrze, to ja nawet jakoś szczególnie tutaj nie będę... Chcesz się skowerować ode mnie? Tak, coveruje się, zwykły ruch. Na 2 są wolweriny. Ciach. No dobrze. Stand still. Och. Wiem, kto by się spodziewał. Same po prostu niespodziajki. Ty uwielbiasz. Ja jestem zawsze zaskoczony twoim geniuszem taktycznym. Wiem, jestem jak hiszpańska inkwizycja. Typowo. Co tu mogę zrobić więcej? Ten Shadowhawk, on by chciał chętnie w coś postrzelać. Nie? Zapraszamy. Myślę, że on bardzo to lubi. No chodźmy się do nas. Skocz na budynek. Nie. Dasz radę, bo masz 3 cale. Nie, no co ty. Ten jest ranny, mówisz, więc myślę, że udamy się w tą...
Chcesz go ochronić własnym... Własną piersią, tak. Tak, myślę, że posunę się do tego ruchu. Posuń się. Tutaj się ustawię. I cały czas nie wsiadłeś na ten, na wzgórze? Nie, no, nie opłaca mi się kompletnie. No wiem, ale oni już są tak pod... No dobra, niech ci będzie. Przepraszam, no jednak jest ta umowność takiej, tego miękkiego wzgórza. Staram się gdzieś trzymać na jego granicy, żeby nie było to takie, powiedzmy, widoczne. Ale no, to wzgórze mnie chroni przed twoim grubaskiem. Nasi widzowie będą widzieć, w którym momencie figurki będą już pod kątem. Dobrze, dobrze, bardzo się cieszę. Oszukańczy jeden. Tak. Dobrze. Powiem ci, że tym misiem mam problem, bo on nie jest taki szybki ani nic. To jest ciekawe. To jest ciekawe, proszę pana. Dobra, no to będziemy liczyć w fazie strzelania. No na oko widzę, że tu będzie raczej więcej niż te trzy cale. No właśnie, chyba nie. Tak? Chyba nie, bo liczymy od tej linii do tej linii, nie? Tak. No. To chyba będzie tak pod trzy, więc będę musiał te trzy dodatkowe zapłacić, żeby oddać strzał, ale mam opcję w razie czego. No niedobrze, powiem ci, no prosisz się po prostu, żebyśmy no, się gdzieś bliżej. Tam pokłócili. To nie jest wcale miłe. No. Tutaj sobie stanę przed lasem. Okej. Okay. Ja rozumiem, jestem zasłonięty z twojego punktu widzenia, tak? Tak. Cudownie. W takim razie odpowiada mi ten ruch. Dobra. To strzelanko. Tak. Ja zaczynam. Proszę bardzo, często mnie ołowiam. 3. Mój ruch nie ma wpływu, twój ma 5. Zasięg 12. Moim zdaniem nie jesteś w coverze, bo masz... Aha, to dobrze, bo dlatego właśnie cię pytałem, jaka jest twoja opinia. Tak? To nie słyszałem tego. Tak, no to okej. Nie słyszałem. A słyszałeś odpowiedź jakąś? Pytałem, czy jestem zasłonięty? Powiedziałeś tak, stwierdziłem, to odpowiada mi ten ruch. Aha. Może myślałem, że źle. Dobra, to niech i tak będzie. To w takim razie 3 plus 2, 5 plus cover 6 plus odległość 2, 8. Gra? Może być, jak najbardziej. I strzały są 3. Fantastycznie, po prostu wygląda jak pięknie. Kompletne nic. Dobra. Tym misiem. Teraz mamy taką sytuację, że on będzie w stanie strzelić tylko i wyłącznie 2 razy, bo jesteśmy w extreme. I teraz policzmy sobie, czy to ma w ogóle ręce i nogi. 2 plus minus 2, czyli jestem na zerze. Plus 1, bo cooldown. Plus 1, bo cooldown. Plus 3, bo tutaj, więc już jesteśmy na 4. Plus 4, bo extreme, jesteśmy na 8. W sumie tak źle, przez to, że ty jesteś, miałeś tego styla, nie? Tak. Styl styla. No, bardzo nie. Ale rzut, bardzo niedobry. No. I teraz tak. Powiedz mi, ile już oberwał twój battle? 3 razy w pancerz. I ile mu jeszcze tego pancerza zostało? Pełno. 6. 6 pancerza. Wow. No dobrze, to w takim razie w Shadowhawka jeden i drugi będzie strzelał. Dobrze. Pytanie, czy ten nie widzi w takim razie, jak z środka kokpitu masz do mnie mierzyć? Bo coś mi się wydaje, że stojąc przy tym budynku jest to średnie, nie? Ale zwróć uwagę, że jestem jeszcze poziom niżej niż on, więc wtedy faktycznie ten budynek nie bardziej będzie zasłaniać. Dobra, niech tobie będzie, w takim razie strzelam tutaj do tego. Nie ma żadnego problemu. I teraz liczymy sobie tak. 4 plus 2, 6 plus 2, jak najbardziej. 8. 8 na 2. 2 trafienia. 2 trafienia, proszę ciebie bardzo. I tutaj mamy podobną sytuację, nie? Nie, bo to jest plus 1, więc powiedzmy tak. 4 plus 1, 5 plus 2, 7. I dwa też trafienia. 2 trafienia. Dobrze. Czyli albo idzie ci beznadziejnie strzelanie, albo idzie ci fatalnie. Natomiast tutaj poszło lepiej. No dobra, twoja zemsta.
No tak, no tutaj wiadomo, w takim razie ja ci odpowiem z mojej prawej flanki, tak, Griffin odda dwa strzały trafiające na 4+, na 5+, bo twój TMM, na 6, na 7 ze względu na zasięg. Dwa trafienia, z czego jedno jest krytyczne. Spokojnie, znając moje szczęście, wyrzucę 5 lub 9, czyli pusty krytyk. Okej. Okay. Wiesz co, musimy w takim razie tylko sięgnąć sobie. Ty już rzucaj. Oczywiście. Wyrzuciłem 5, czyli pusty krytyk. Pozdrawiam. Fantastycznie, bardzo mnie to cieszy. Zawsze lubię, jak mi pomagasz. Wiem, jakby... To, ile potrafię wyrzucić krytyków, które nie dają efektów krytycznych, jest po prostu porażające momentami. Co, bawmy się dalej w takim razie. Z mojego Battlemastera strzelę sobie tutaj. Jesteśmy w 12 calach. Skill 3. 4, 5 po ruch. 6, 7 zasięg i 8 za cover. Niech będzie. Ale to są 3 strzały już. I to są 3 trafienia. Okej. Okay. Żeby nie było tak kolorowo, jesteśmy w 21 calach, więc katapult spróbuję poprawić w tego Gryfinka, w tego Wolverina. Znów spoteruję z Battlemastera, żeby nie było. Okej, okay, dobrze liczę. I to jest tak. Mam na 2 trafienie bazowo, potem za ruch minus 1, to jest 1. Spoteruję. Spotter strzelał, to już jest 3, 4, 5 i dodatkowe plus 3 za zasięg, to jest 8. Tak? Przerzucę tą jedną kostkę, jak najbardziej, bo tutaj dwa trafienia już dają wejście w strukturę. No nie, 1 na 1 przerzuciłem, bardzo dobrze. No mamy remis w przerzutach. Tak, no, sprawiedliwie bym powiedział. W takim razie Shadowhawk strzeli do drugiego Wolverina. Spoko. To są 2 strzały, skill 3, plus 2 za twój ruch, to jest 5, zasięg to daje nam 7 i 8 bo cover. Yes sir. Raz, jedno trafienie. No dobra. Wygląda na to, że jest to koniec strzelania. Czyli koniec strzelania. Tak, stąd oddałem strzał. Tak, oddałem. Koniec strzelania, koniec zatem tej tury. No to zaczynamy! 6 runda, ciach, inicjatywka, całe 5. O nie! Całe 6. No ale zawsze, ten 1, oh my god. Powiem tobie, że ciężko tutaj się... No nie wygląda ta sytuacja kolorowo już na tą chwilę niestety. Nie, nie jest stanowczo, nie jest idealnie. Dobra, szczerze mówiąc... Run, baby, run. Niestety. No nie oszukujmy się, no ja będę gdzieś mu uciekać z linii ognia. Nie opłaca mi się kompletnie. Zaskoczę cię, stand still. Wow, wow. Nie podejdziesz na bliski, no, bo masz górkę, a tak. Się upierałeś, że nie chcesz wchodzić na górkę, nie ma problemu, więc musisz płacić ten jeden cal. Widzę. No niestety nie podoba mi się to. Ale co mam zrobić w takim razie? Tym chłopczykiem podejdę sobie 4 cale, bo muszę zapłacić 1 cal za górkę. Jak? Dobrze, skoro ty tak dzielnie i walecznie tam sobie skaczesz dookoła. No nie, ale mnie przycisnąłeś tutaj dość mocno. Come on, zjadłeś mi 6 armora. Tak. Mam taką prośbę. Powiedz mi, w którym momencie byłbym tutaj zasłonięty za tą osłoną. Tak na oko od tamtego. Okej, okay, dobrze. Niech i tak będzie w takim razie. To nie jest tak, że trochę tchórzę. Tchórzysz. Ale... Jesteśmy w takiej sytuacji, że jedna dobra wymiana ognia z jednej lub z drugiej strony może bardzo mocno rozwiązać sytuację, więc...
nie chcę ryzykować zbytecznie. Ile ty masz jeszcze strzałów w ogóle na mediumie? Dwa strzały mam, ale mam dwa armory jeszcze na sobie. Okej, okay, dobra. Twój ostatni wolwerinek. Powiem tobie tak. Wydaje mi się, że obaj po prostu widzimy siebie. Jesteśmy skowerowani jak najbardziej. Skowerowani i będziemy sobie tutaj... No myślę, że tego nie przeskoczymy w żaden sposób. Dobrze. No chodź, misiu. No ty jesteś taki duży, a tak z tyłu zawsze nie chcesz, kurczę, imprezować z ekipą. Nieśmiały jest. Trochę tak. No tutaj 3 cale podejdę, zapłacę ten 1 cal za wejście na wzgórze. Okay, ale nie jesteś w 3 calach ode mnie. Brakuje ci. Tak, no zabraknie mi kilku, więc tam powiedzmy sobie taki o bok zrobię delikatny, żebyś nie był w razie co skowerowany, żebyśmy tego sobie nie liczyli. Dobra. Bo i szkoda czasu. Tyle. Tyle myślę. Dobra. Czyli ja robię strzelanko. Tak. Dobra. To zaczniemy tutaj. I tutaj Powiedz mi tylko, czy w tym momencie mam koniec miarki nad twoim modelem? Nie masz. Nie mam. Ach, niedobrze. No, a tutaj cały zabrakło. Okej, okay, to teraz zaczniemy tutaj. Dobrze. Thunderbolt i... To już jest chyba standardowa matematyka tej gry. Tylko, że ja zrobię sobie overheata. Okej. Okay. Tak, czas tutaj spróbować dokończyć robotę. Coś zdziałać i sytuacja wygląda w ten sposób. 3 plus 2 to jest 5, plus 6, bo jesteś w coverze, plus 2, 8. I to są 4 strzały. Jedno trafienie. Oh man, naprawdę 3 jedynki i 2. Znaczy, cieszę się z tej 6, ale... Tak. Pytanie, czy ci się opłaca przerzucać jedną kostkę, skoro i tak nie wejdziesz wtedy w strukturę. Nie, nawet. Nie. O, strasznie mi szkoda teraz tego overhit. No dobrze, no ale taki life. Czyli jedno trafienie. Tak, już sobie zaznaczyłem. Dobrze, tutaj sobie strzelamy, czyli jest tak 4 plus 1 to jest 5 plus 2 to jest 7. Zgadza się? Tak by to wyglądało. Nic. I tutaj jest tak naprawdę ta sama sytuacja, bo to jest 4 plus 2 to jest 6 plus cover to jest 7 plus 2 to jest 9. Dwa trafienia. W Shadow Hawka, czyli Shadow Hawk stoi na jednym punkcie pancerza. Dobra. Myślę, że tutaj sytuacja jest dosyć podobna. Także tak, zacznijmy tutaj, myślę. Trafiam cię na 4 za skill, na 5-6 za twój ruch. On nie powinien mieć 1 za ruch, TMMA. Jedynki, przepraszam. To już oszukiwałem na swoją korzyść. Czyli na 5 cię trafiam, 6-7 za odległość. Raz trafiony i co więcej, ja sobie chyba tą 2 przerzucę, bo to będzie już wejście w strukturę. Tak. Będzie kolejna szansa na krytyk. Na 3 plus 5, czyli wchodzę 1 damage dodatkowo w strukturę. Rzucaj na kryta. Wyrzuciłem 7. Movement. This is bad. Czyli już nie będzie mi tak uciekać, tak? Nie jest to złe rozwiązanie. I brakuje mu ile? 2 struktury, żeby uciec, czy 1, żeby zacząć uciekać? 1. Ach. Jednego i będzie withdraw. A ile on ma struktury? Brzmi to kusząco. Struktury Gryfinek ma 5. Ajajaj, 1, muszę 2, 3 musiałbym mu zadać. Tak. No to przejdźmy dalej. Jakby znów sytuacja oczywista. Battlemaster strzeli sobie 3 strzały. Gdzie trafienie skill 3, twój TMM 2 to jest 5, żadnej osłony nic, zasięg 7. Okay. 3. Wszystkie weszły? Wszystkie.
Jeszcze raz w tego? Tak, w tego, który jeszcze nie jest ranny. Nie jest ranny, ale... Aha, tylko raz był. No to już jest 4 razy. Okej. Okay. Shadowhawk. Odpowiada twojemu Wolverine'owi. Trafia na 3 za skill. Na 4, 5 za twój temem. Mhm. 6 bo cover, 7, 8 bo zasięg. Bo zasięg. Nie i nawet nie opłaca nie, mi się za nic, sumie przerzucić. Za nic, no. Więc teraz zobaczmy, w co katapult. Katapult strzeli w tego misia, myślę. Mhm. To są 2 strzały na 2 plus, tak? 1 plus, 3 plus, za zasięg plus 3, 6 plus, 7 plus, 8 plus, bo spotter, który strzelił. Ach. Dobrze, dobrze. Trochę się nie powiodło, to się to tak, od razu ale człowiek... widzę, że tak mamy równo, tak? Mamy robi. Albo bardzo dobry strzał, albo beznadziejny. Albo beznadziejny. To jest koniec mojego strzelania, jak najbardziej. To jest koniec 6 tury w takim razie. Tak, no wychodzimy podobnie. Griffin na jednym pancerzu, Shadowhawk na jednym pancerzu u ciebie. Podobne sytuacje, także... No, myślę, że gdzieś w miarę porównywalnie się skubiemy, nie? No to 7, lecimy. Inicjatywka 7. O, trochę lepiej. 9. Przepraszam cię bardzo. No i tak właśnie się z tobą gra, nie? Nic koledze nie pozwolisz tutaj w ogóle. No ale co ja się będę produkować? Nie, tam bez sensu. Tak mówisz w tamtą stronę. Tak, tutaj się troszeczkę schowam, chcę być w takim lekkim coverku, gdybyś z tej strony próbował go obejść, zobaczymy co będzie. Dobrze. 21? 23. Jeżeli wstanę i pójdę kawałek do przodu, tak. Mam cię już w longu. Masz. Więc myślę, że tak, myślę, że gdzieś tak będziemy to robić. Aha, myślałeś, że schowasz się też w coverze, także ja cię po prostu obejdę z drugiej strony kamienia. Bardzo dobrze. Nie? Myślę, że tak to jakoś gra. Oceń po prostu, czy jestem schowany tym kamieniem. Dlatego jesteś, tak jak najbardziej. Okej, no standardowa moja taktyka, wiadomo, że tam osą najwyżej mnie trochę dmuchnie. Tu moja kolej. Tak, jak najbardziej. Dobra. Osą idzie o całe 2. Dlatego, że ja nie boję się górki i nie oszukuję, że jestem na górce, ale nie jestem. Proszę bardzo. Także zapłaciłem koszt wejścia na górkę już. Okej, niech tak będzie. Za 2 punkty wstanę i przejdę się te 2 do przodu. Proszę bardzo. To jest zwykły ruch. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Z tej strony budyneczku jestem. Proszę cię bardzo. Proszę cię bardzo. Cudownie, cudownie. Jump 3 cale. Myślę, że w tym momencie jakby mam ze swojego kokpitu do ciebie jasny, dosyć klarowny widok. On już zapłacił? Tak. Ten mi zapłacił? Tak, ruszył się 3 cale w poprzedniej turze. Dlatego już stoi tak chamsko na zboczu. Mówimy co robimy, nie? Bo jest cisza w tej chwili. Wiem, spoko. Dobra. Czyli teraz z tym Wolverinem jeszcze o 5 cali się wycofałem, tak żeby tutaj ciebie... Tym rannym czy zdrowym? A, przepraszam, rannym takie same. Ja jestem super miłym graczem. Nie? No dalej, dawaj. No co mogę ci więcej powiedzieć? No chodź, cały czas ciebie zapraszam, a ty cały czas tchórzysz. Dobrze, no podejdę w takim razie te 4 cale do ciebie, bo widzę, że no niczego się nie uczysz tutaj. Nie. Tak, cały czas mnie wyciągasz. No dobra, no jestem 3,5 cale od ciebie. Nadal ha, nie, no, w ten super krótki. No. Wiem, że to jest pewnie część planu, także daje się nęczyć jak rybka. Dobra. Wsio. Strzelajmy w takim razie.
Strzelajmy zatem. Dobra, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Zatem robię znowu overhita. Dobrze. I teraz tak, liczymy. 3 plus 2 to jest 5, plus 6 to jest cover, plus 7 za mojego poprzedniego overhita, plus 2, 9. 4 strzały na dziewiątce. Come on, baby! Come on! Oh. Ale tutaj już musimy sobie wspomóc. Tak to nie może się zakończyć. Come on, baby! Come on! God. Wyrazy uznania. Nie, po prostu jakaś kompletna masakra. No dobra, ale jak nie idzie, to nie idzie, tak to po prostu czasem jest. Sprawdźmy sobie, w jakiej tutaj jesteśmy. Jesteśmy tutaj w 15 calach, czyli to jest long. I w takim razie strzelamy sobie z longa i to będzie tak. 2 plus 2 to jest 4, plus 3 to jest 7. 3 strzały na siódemkach. Bardzo ciebie proszę. To są, i dwa, są trafienia. Dwa trafienia. Także zadałeś mi pierwszy damage w strukturę. Ciach, proszę bardzo. 4. Już tobie mówię, co to za przyjemność. 4. Fire control. No nie dobrze, nie. Ale to od kolejnej. Tak, w tym strzelaniu jeszcze mnie to nie obowiązuje. Ale bardzo się cieszę, że twój najcięższy z mechów strzela do mojej małej popierdółki. Spokojnie, spokojnie. I w tym momencie Wolverine tutaj. Mhm. Czyli tak, mamy 4 plus 3 to jest 7 plus to jest 8 plus jesteśmy w średnim to jest 2 to jest 10. Dobrze powiedziałem? Wydaje mi się, że tak. Bardzo nic. Nie. I ten tak samo, czyli to jest 4 plus 3 to jest 7 12. I plus 2 to jest 9, dwa strzały z dziewiątki i w tym momencie dobra, no nie idzie, strasznie nie idzie, więc może jakiś łód szczęścia tutaj nam pomoże. Bardzo prosimy o szóstkę, będzie to piękny, nie? Ale jedno trafienie. Let it be. Zero armora. No dobrze. Czy mogę ci oddać? Czyń swoją powinność. W takim razie. Mój gryfin wykorzysta ostatnią nadarzającą się okazję ku temu, aby strzelić porządnie jak człowiek. I odda dwa strzały. Na 4 plus za skill. 5 plus za twoją trudność. 6-7 za zasięg. Dwa trafienia. Czyli to jest krytyk oraz ten mech ma cripla. Zobaczmy. Będzie jaki... withdraw. Tak, zobaczmy, jaki to jest krytyk. Ósemka. Bodajże broń. Tak, weapon. Man. No, speciala IFN akurat jeden. I już go traci. Bardzo elegancko. Już go traci. No nic, strasznie mnie tutaj zabolały te dwa strzały z overhita, które nic nie dały. No, ale... Dobrze, czyli możemy przejść dalej. Będzie to strzelanie z mojego gryfina do twojego Wolverina, tego oznaczonego kubikiem czerwonym. Bardzo cię proszę. Oczywiście, już narozrabiałem. Czyli tak, trafiam na 3 plus za skill, na 5 plus, bo robiłem jump. Na 6, na 7 za zasięg, na 8, na 9, bo się poruszyłeś. I tu wydaje mi się, że ustawiłem się tak, żeby cię nie coverowało za bardzo nic. Tak. Czyli dziewiątki. Dwa razy. Tak, no wiem, no pewnych rzeczy chyba nie przeskoczymy w tej grze, co jest ewidentne już na tą chwilę. Dobra, rzucaj. Zabity pilot. Oh, you bastard! Tak, zgadza się. Życzy pan sobie położyć tam dymek, czy nie zabrał pan dymków na dzisiejszą rozgrywkę? Nie, mam tylko dwa, więc tu będzie więcej śmierci. Skoro tak pan uważa. Battlemaster strzeli sobie do drugiego gryfina. Ale niech będzie. Tutaj była
eksplozja. Działaj, działaj, strzelaj do drugiego. Dobrze. Battle Master, skill 3. Trudność 2, to jest 5. Aha, widzi pan, no. Haniebnie, nie oznaczyłem ruchu. To jest 5 za zasięg 7. Pasuje? Nie, ale rzucaj. Wszystkie 3. Wszystkie 3 w Wolwina? Tak. Dobrze. To jest creep. Jest cripple, jest withdraw i dalej. Trójka. O, trójka to był engine. Engine hit. Dwa engine hity to jest też destroyed. I tak zrobimy. Właściwie wszystkim teraz pójdziesz na Osoma, bo masz jedną moją jednostkę zniszczyłeś, dwie mi skryplowałeś. Tak. I teraz Osom oberwie wszystkim, czym się da, żeby go jak najszybciej skryplować. Wstępnie tak by to brzmiało, nie? Tam wiadomo, gdzieś Gryfinkiem spróbuje się wycofać, bo on też jest jeden damage od skryplowania się, więc trzeba będzie zachowawczo trochę zagrać. Ale katapult jeszcze zdąży strzelić do twojego Osoma, jeżeli uznamy, że go nie widzę. Nie widzisz. To w takim razie będzie go spoterować Gryfinek. Dobrze. Jesteśmy w 21 calach. Dobrze. Co oznacza, że tak. Na 2 plus trafiam za swój skill. Na 3 plus, bo masz jedynkę TMM-a. Na 6 plus za zasięg. Na 7, na 8, bo wskazuje mi cię spoter, który strzelił. 8 plus. Jedno trafienie. Okej. Okay. I to jest tyle z mojej tury. Nice. Z naszej tury, przepraszam. Nawyki 40-kowe. Więc koniec 7 tury. Podsumowanie i źle się dzieje. Proszę Państwa, więc tak, wymiana dalsza ciosów i został niestety Thunderbolt skryplowany, to znaczy, że już w tym momencie będzie musiał mieć forced withdraw i będzie się musiał wycofywać. Taka sama sytuacja przydarzyła się temu Wolverine'owi, ale i tak jest on w dużo lepszej sytuacji niż jego kolega, który dostał krytyka i to takiego konkretnego, że niestety jego kokpit został zmiażdżony razem z nim w środku. Najlepiej trzyma się Osom, który dopiero otrzymał pierwszą ranę na armorze, ale on jest sam jeden miś w tej chwili przeciwko 4 innym. Tak naprawdę Battle Master ma jeszcze co najmniej 4 armora. Tutaj Shadowhawk nie ma już nie żadnego armora. Trzeba by mu 2 zadać, żeby się zaczęli wycofywać. Griffin 1 struktury dzieli tylko od tego, żeby też się musiał wycofać. No i wiadomo, w najlepszej sytuacji jest katapult, który mężnie stoi na końcu stołu. Tak. No i tak sytuacja wygląda, także obawiam się, że będzie bardzo ciężko, ale spróbujemy tutaj jeszcze coś zadziałać. Zaczynamy 8 turę, jedziemy z inicjatywą. Już sam, może ty teraz rzuć pierwszy. Tak, tak, dobrze, dobrze. Proszę cię bardzo, 7. 8. 8, proszę bardzo. Wiesz proszę co, chyba coś w tym jest. Kurczę, mogę wcześniej jednak o tym pomyśleć. Dobra. Tak. Twój ruch pierwszy. Mój ruch pierwszy. A, powinniśmy zebrać jeszcze znaczniki. Przeoczyliśmy ten moment, widzisz. Szaleństwo, emocje. Niedopatrzenie, tak. Stand still. Stand still. Wow, to ja teraz. mój Thunderbolt, który tak, może iść. Właściwie to on. Dwa cale. Tak, ale ponieważ ma 2 hita, a hit też wpływa na ruch, to nie może iść w ogóle. Aha. To on stoi w miejscu i to nie jest mój wybór, bo on w takim razie w tym momencie, on przynajmniej w tej się turze, chodzić. On ma ten immobile. Tak. Czyli w niego jest naprawdę łatwo będzie trafić. Oznacz to może jedynką. Oznaczę to jedynką. I to jest immobile. Dobrze. Kusi no. Niesłychanie, żeby do niego teraz podejść i jeszcze go wykończyć. Tak. Co mogę zrobić? Co mogę zrobić? Na pewno tak. Na pewno ten Shadowhawk, który jest tutaj nieco ranny. No on może sobie podejść tutaj i spróbować się na przykład schować za tym budynkiem te 5 cali. Myślę, że jest to... nawet potraktuję to chyba jako run, wiesz, żeby mieć większego TMM-a.
Dobra. Szkoda mi ryzykować. Ten pan musi się wycofywać i on wycofuje się standardowym w jak naj, linii najbardziej prostej, jakiej może, do mojej krawędzi. Mhm. Ale on nadal będzie mógł strzelać. I teraz tylko, żeby zwrócić twoją uwagę, mi został jeden ruch, mech do ruchu, tobie zostały dwa mechy do ruchu, to znaczy, ja że muszę wykonać, jednym i drugim, tak żeby mój kończył. Tak, znam to z autopsji dość mocno. Tak, to będzie zwykle tak mnie lejesz. 6 cali biegu. Tutaj. Proszę bardzo. Tu chcesz go wykończyć po prostu tego wolwika, czy co? Albo chcę sprawić, że twój osom będzie super miał do czego strzelać. Spokojnie, no jeszcze drugi ruch. Ruszę się tu na drugą stronę. Tak, żeby tylko minimalnie cię widzieć. Tak, z środka kokpitu, coś takiego. Czy co, jesteś, dlatego jesteś w coverze, a ten ciebie nie widzi, tak? Tak by wyglądało założenie tego ruchu. Świetnie, świetnie, świetnie. Czy zrobiłem to jak prawdziwy mężczyzna? Nie. Ach, dziękuję. Ponieważ on już wcześniej płacił za wejście, to sobie wszedł tutaj. Okej, okay. Strzelaj. Dobrze. Spróbujmy rozwiązać w takim razie tą sytuację. Tak, jesteśmy w 12 calach. Mój skill to 4. Mam minus 2 do trafienia, więc jest to 6. Dodatkowo za ciebie mam plus 2 za immobila, czyli tak, spadam tak znów do 4. 5, bo jesteś skowerowany. 7, ponieważ jest zasięg. Ała. Jedno trafienie, to jest kolejny krytyk. Co tam? 10, a przepraszam, rzuciłem poza tacką. 10 to, nie wiem co to będzie. Fire control. Okej. Okay. Czyli po tak, no on już sobie nie postrzela. Po kolei zbiera wszystko. Zobaczymy, zobaczymy. No dobrze, no i dalej z rzeczy jakichś tam zabawnych, powiedzmy. Tutaj katapult strzeli do twojego grubaska. Mhm. I będzie to tak, skill 2. TMM 1, więc. Ale to on go widzi bezpośrednio. Tak, rozumiem, tak, tak. No tu już mam bezpośrednio. Ale jest w coverze. Tak, oczywiście. Dobrze. Będzie to 3, 4, bo cover, 5, 6, 7, bo zasięg. Okej. Okay. 6, bo stand still. 2 trafienia. Okej. Okay. Już popsułem. Zgubiłem kostkę jedną. Potem ją znajdę. Przepraszam cię bardzo. Już napsyciłem. Te emocje mi się udzieliły. No, dawaj. Co tam dalej? Skończyłem. Pozostałe biegły. Pozostałe biegły. Dobra. W takim razie policzmy, czy tu w ogóle ja jestem w stanie cokolwiek zrobić. Skill 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tak, 11, plus overhit, okay. Ale ja już nie mam nic do stracenia tutaj, tak. On już widzi, widzi śmierć, ponieważ mam o 1 mniej, to 3 na 11. Nieść. No, powiem tak, bardzo kiepski był ten pilot. Mimo tego, że skill 3 to no beznadziejnie, proszę państwa. I teraz tam oszukiwał na testach na pewno. Ściągał na strzelnicy. Skubany. Dobra, więc teraz tak, tutaj sobie liczymy. I mamy tak. Ja jeszcze tylko sobie spojrzę. On dostał w engine'a, czyli każdy strzał powoduje hit. I w tym momencie mamy wyszkolenie 4. Plus twój ruch to jest 3, to jest 7, odległość mamy 2, to jest 8 i 9. I chyba tyle. I 10 za cover mi się wydaje. 10, czy widzisz go jakoś sensownie? 10 za cover. Bo ja jestem tam przylepiony do budynku, ale nie wiem jak z twojej perspektywy to wygląda. Niech ci będzie. Będziesz tutaj biegał, oglądał ze wszystkich stron. Daruję tobie.
Bo on jaką ma sytuację, ten miś? Zero armora. Każde trafienie wchodzi w podzespoły. Zero armora, a i musiałbym mu dwa zrobić, żeby tak naprawdę... Żeby skriplować, tak. Żeby go skriplować. To wiesz co? Pozwolę sobie przerzucić, bo jest dość ładnie. Pozwolę sobie jedną kostkę przerzucić. I wchodzi jak jest, najbardziej, wchodzi, jest to krytyk w strukturze. Rzućmy sobie na krytyka, jest to 7. Też chyba weapon. 7 to jest motyw, ruch. Aha. MP. Już tak sobie, misiu, nie pobiegasz. No nie, już tak nie poskaczę niestety. Czyli prawdopodobnie przed osomem nie ucieknie. I osom widzi go, ale jest w coverze. I w tym momencie będzie strzelanko z 3 i liczymy. 2 plus 3, 5 plus cover, 6 plus 2, 8. Weszło. Dwa weszły. Dobrze. Ja nie będę się kłócić tutaj o line of sight. Krytyk. No, nie miałeś żadnych tych, kiedy mówiłem, że widzę ciebie w coverze. No, dlatego mówię, nie będę się kłócić, bo mi się wydaje, że do kokpitu nie jesteś w stanie pociągnąć linii. No to chodź, spójrz sobie. Nie, już kulaj krytyka jak najbardziej. Piąteczka, to jest nic. Pusty krytyk jak najbardziej. No dobra, to tyle. Postrzelałem tym, co mogłem, w takim razie skończyliśmy 8 turę. Czyli tak, no jesteśmy po 8 rundzie w tym momencie. Gryfin tutaj zamyka nam moją prawą flankę. Wymienił się ogniem z Thunderboltem, który niestety nie trafił go, więc Gryfin stoi cały czas, ma uszkodzony jeden punkt struktury. Jednego brakuje, żeby zaczął uciekać, ale no... Trzeba go jeszcze wbić. Na lewej flance Shadowhawk stracił właśnie 3 punkty struktury, co oznacza, że jest skriplowany i zacznie powoli uciekać w stronę swojej krawędzi. Zostały mu tak naprawdę 2, żeby faktycznie zczezł w czeluściach piekielnych. Battlemaster trzyma się cały czas dzielnie, ale też nic za bardzo nie robi w tym pojedynku. No i oczywiście katapult, który tutaj, no myślę, jest creme de la creme tej rozpiski i rzeczą, która faktycznie robi coś na tym stole, bo sam stoi bezpieczny z tyłu i cały czas gdzieś dziubie takie pojedyncze obrażenie w coś, ale myślę, że takie stacjonarne zagranie nim, bezpieczne ostrzeliwanie z odległości, to jest to, na czym tutaj się mogę oprzeć w tym momencie. No ze strony Mikołaja, no niestety wygląda to już raczej smutno i jednostronnie. 9 tura zatem. Kto pierwszy? Ja kulam pierwszy, tak? Bo to jest wiadomo fechowe, proszę cię bardzo. Oto naoczny dowód 10. O szlak. 3. Pamiętaj, kto nie ma szczęścia w kościach, ma szczęście w miłości. Ja mam, ale dotychczas bywało też, że miałem czasami szczęście w kościach. Czy chcesz wykonać ruch jako pierwszy? No, podpowiem ci, że tak. No. Dobrze. W takim razie zasuwamy. A i tak, i mu jest immobile. Tak. Stand still. No niekoniecznie, ale tak immobile. Pamiętaj, że zawsze może jeszcze raz się overhitować, żeby się wyłączyć. W kolejnej turze. Tak. No. Jest to zawsze jakaś opcja. Znaczy, jak mnie rozwalisz teraz, to tak może będę musiał zrobić. Tak. Tylko, że wtedy będę na 12 trafił. Bo... Ja mam społowiony movement na Shadowhawku, co mi daje 3 cale tak naprawdę ruchu. Szalej. Czyli rozumiem, w biegu będę mieć 5 cali. I ja chyba to... Nie, dobra, nie będę aż tak szalał. Shadowhawkiem się wycofuje. Muszę się wycofać, tak. Więc ja się wycofam tutaj biegiem w stronę mojej krawędzi. Biegiem? Tak. Czemu by nie? Proszę bardzo. Cztery cale, bo schodzę. Z górki, jak najbardziej. Teraz tak, mi zostały 3 maszyny, tobie 1 do ruszenia. Czyli rozumiem, że ja muszę ruszyć co najmniej 2. Tak. Stand still. O Boże, kto by to przewidział? I
Gryfin. 5 cali. Dzielny. Tak. To jest zwykły ruch. Oczywiście oznacza ci, żebyśmy mieli jasność w tej sytuacji i klarowność. Chcę po prostu być w 12, wiesz? Tak tylko sobie tutaj mierzę. Tam daleko nie może i tak chodzić chłopak. Dobrze, no niech mu będzie. I tak będzie źle, i tak będzie nie, źle. Nie, i tak nie mógłbyś trafić we mnie, bo to jest od środka do środka. Dobra. Dobrze, no to tak, no to wiadomo, ja tutaj 4 pójdę. Czy ty przez ten dym będziesz mnie widział? Oczywiście. W końcu to tylko Wolverine spłonął, także myślę, że nie będzie mi robić jakichś tam wielkich problemów. Postaw kosteczkę jeszcze. Czym tam wyszło? Tak, oczywiście. TM1. Czyli co, możesz zaproponować mi swoje strzelanie. Opowiedz mi o nim. Dobrze. Wolverine odda strzał do twojego battle mastera. Majstera. Tak. I jesteśmy w... Chyba nie jesteśmy w Czech. Chciałbym... Ale chyba nie. Co mówisz? Tym bardziej biorąc pod uwagę krzywiznę wzgórza, nie? Dobrze. Let it be. Więc w takim razie liczymy. 4, 5, 6, 7. Jak najbardziej odpowiada mi ten wynik. Może... Wiesz co, zmienię kostki. Tak, zmień. Może teraz spudujesz. No, zobacz. Dwa trafienia. No ewidentnie wina tych brązowych, nie? Oj, chyba będzie tak, tak. Trzeba tu zrobić 3 tury. No dobrze, to teraz twój grubasek w takim razie. Tu. Jak najbardziej. Jesteśmy w 12. Mhm. Już tu liczę. 2, 3, 4, 5, 6. Koniec. Dobrze. Trzy trafienia. Okej, okay, czy ja będę uciekać w takim razie? I krytyk? 11. Ajajaj, a było tak blisko. Ktoś się pożegnał. 11. Engine. Czy ty już miałeś engine hita? Nie. Ja miałem fire control. Spoko. No dobrze. Skoro tak sobie miło rozmawiamy. A tym moim dzielnym misiem nie strzela. No nie dziwię się, nie zaskoczyło mnie to. Więc tak, no przejdźmy do strzelania. Tutaj bezpośrednio cię strzelę. Jesteś na górce, więc jestem cię w stanie zobaczyć. Na 2 plus mój skill, na 1 plus, bo stand still, na 2 plus, bo twój TMM, na 5 plus, bo zasięg. Mój TMM jest 1. Tak, no, na 5 plus i na 6 plus, bo jesteś zasłonięty częściowo tą ruiną. Dwa trafienia, dobrze. Mój grubasek, Battle Master. Mhm. Również jesteśmy w 12. Tak? Już tak pro forma w sumie sprawdziłem tylko. Mhm. To są 3 strzały. Mhm. Na skillu 3. Mhm. Cel 4. Na 6. 5, 6. Zasięg. Mhm. Wszystkie. Wow. I ja może tą jedynkę sobie przerzucę, bo już jesteśmy w takim momencie, że to nie robi dużej różnicy, ale poluje na krytyka. O, ty bestio! Dobra. Zobaczmy, jaki to jest efekt krytyczny. 5, pusty krytyk. Bardzo dobrze. Ile masz pancerza jeszcze i tak dalej? Nie mam pancerza. 0 pancerza. Griffin! Jesteśmy w 12 calach podobno. Także jesteśmy.
Także wykonam ten jakże szaleńczy atak. Są to trafienia na 4 plus, bo skill. 5-6, bo trafienie w fire control. Szósteczki. 7, bo twój temem. 8-9, bo zasięg. Myślę, że tu nie jesteś zasłonięty z jego perspektywy. Nie, nie jestem. Ale nie jestem też na plecach, niestety. Nie jesteś. Czyli co, 9 wyszły, tak? Tak. 2 kosteczki, nie? I tą przerzucę oczywiście, standardowo. 8, no za mało, o 1. Ale co, no myślę, że jakby sytuacja już jest w miarę jasna. Okej, okay, co dalej? Wszystko. Okej, okay, podsumowanie 9 tury, więc nie może się wycofać, jest immobilized, ale Griffin nie postanowił go wykończyć, postanowił walnąć w Osoma. Osom zresztą oberwał mocno w tej turze, również otrzymał strzała od katapulta i tutaj z Battlemastera. Natomiast tutaj Shadowhawk się po prostu wycofywał i mój Wolverine wycofał się i jeszcze przywalił tutaj Battlemasterowi. Tak naprawdę sytuacja u mnie jest bardzo kiepska, bo tego mecha nie ma, te dwa się wycofują, a Osom ma już tylko i wyłącznie strukturę, ma 6 tej struktury, więc 3 przynajmniej muszą mi zjeść ciosy od Amadeusza, żeby był crippled i wówczas on wygrywa. Myślę, że jest to wykonalne, tym bardziej, że katapult jest nieruszony o dobrym zasięgu. Tak, tutaj mam, no mam zonkę, jak spróbować jakoś z tej sytuacji wybrnąć. 10, lecimy. Znów co, moja inicjatywa jako pierwsza może, co? Nie. 10, no ładnie. 11, nie, 5. No dobrze, czyli ja się ruszę pierwszy niestety. Compulsory, czyli tutaj zejdziemy sobie 4 cale w dół Shadowhawkiem, bo 5 cali, ale muszę zapłacić 1 za zejście teoretycznie z tej górki. To by było na... A nie, przepraszam, on ma społowiony movement, bo on dostał karę w ruch. Tak, na rozrabiam. Czyli mogę się ruszyć 3 cale, co oznacza, że nawet nie zejdę z tej górki, tylko będę stać tu. Okay. No niestety tak. Kosteczka? U mnie ten... Thunderbolt, ponieważ nie strzelał ostatnio, hit mu zszedł i on w tej chwili musi się wycofać. Ma movementa pół, więc o 2 cale musi się poruszyć, musi wyjść tutaj i tutaj, żeby uciekać w kierunku krawędzi. Okej, okay. 3 do 2, więc jeszcze nie muszę więcej ruszać. Więc na pewno tak, zrobimy sobie tu ruch, który też jest w sumie po części wymuszony. Czy ja mam tu jakąś ranę w movement? Nie, nie ma. Czyli mogę w sumie jumpnąć się 5 w tył. Tak, jumpnę się 5 w tył. Dzięki czemu będzie mnie trochę trudniej trafić, ale jeszcze mogę sobie strzelić. Okej. Okay. No ja muszę się wycofać tutaj. 5 cali. Mhm. I w tym momencie ty już wykonujesz dwa ruchy. Mhm. Stand still. Szósteczka. I co zrobić z Battlemasterem? No właśnie, co tutaj z nim zrobisz? Very important. Chowam się przed tym Wolverinkiem, 6 cali ran. Tutaj się nie widzimy. Tutaj się nie widzimy. Tutaj się nie widzimy. I tylko ten nie widzi w tym momencie. Może tak być. Wiadomo, no spróbuję strzelić z Gryfi. Tak. Nie, Griffin nawet nie będzie strzelać do ciebie, tylko on się zajmie jedynie co spoterowaniem dla katapulta. Jesteśmy w 21 calach, więc to będzie jeszcze long. I policzmy sobie. Trafiam na 2 plus, trafiam na 1 plus ze względu na to, że mam stand steela. Na 2 plus za twój temem. Na 5 plus za zasięg. Na 6 plus, bo spotter i kara za to, że spotter się jumpnął.
Czyli to będzie tak samo jak jego minus do trafiania, czyli minus 2, to jest 8 plus. Mhm. Nie. Mało. Czy ja chcę coś z tego przerzucić? Mam 40% szans na to, żeby wbić ci kryta w tym momencie. I tak zaryzykuję. Jakby tu już i tak wielkie rzeczy się nie będą dziać. 3, no niestety. 3 przerzucone na 3, nic nam nie zmienia. Okej. Czy jest to wszystko? Tak, wszystko. Skoro wreszcie się nie widzieliśmy. Okej, ja tutaj mogę strzelić. Mhm. Jasne. A ja będę robił overhita. I lecimy tak. 3 plus 3 to jest 6, plus 2 to jest 8, plus dodatkowe 2 to jest 10, czyli na dziesiątkach strzelam 3 razy. Mhm. I 3 trafienia. Zniszczony, jak najbardziej. Dobrze. Posłuchaj, że go położę już, żebyś tak, nie miał wątpliwości. Ciach, niech będzie. Możesz go w ogóle zalać. Bum! Proszę pana. Dobrze. To byłoby to. No Wożar nic nie zobaczy. Koniec. Tyle strzelania myślę. Koniec 10. Myślałem, że będzie trochę ambitniej ta tura wyglądać, ale... No, ty stchórzyłeś. No tak, no. Myślałem, że tym podejdziesz jednak. Nie, no gdzie? Dobrze. Przejdźmy do podsumowania. No niestety ta dziesiąta tura wyglądała trochę inaczej niż się spodziewałem. To strzelanie nie przyniosło większych rezultatów niż zniszczenie Gryfina. Co prawda 3 bardzo ładne trafienia na dość trudnej statystyce. Ale tak, no jakby statycznie tutaj widać, 2 mechy się wycofują u Mikołaja, u mnie Shadowhawk też się cofa, więc tak naprawdę jest to pojedynek osą kontra ranny Battlemaster wspierany przez zdrowego katapulta, więc na tą chwilę mam zdecydowaną przewagę. No i kwestia po prostu, co dadzą nam następne trafienia i jakie krytyki nam powchodzą. Okej, okay, wbrew zapowiedziom, tutaj Amadeusza, jesteśmy już w 11 turze. Ciach, lecimy, kto pierwszy, ten lepszy. Oj, 5. No, chodź. 10. No to odwrotnie, dokładnie jak było w poprzedniej turze. Dobrze, no tutaj niewiele mam do zrobienia. Wycofka, nawet nie mogę wycofać się, bo mam hita i on mnie blokuje, więc po prostu stoję sterczy tutaj, jak tym baran. Dobrze, zobaczmy jak to tam wygląda. Mógłbym go niby wykończyć. Pytanie, czy jest to opłacalne na tą chwilę? Wycofam się tym Shadowhawkiem, mam 3 cale ruchu, więc 2 cale zejdę i 1 cal muszę płacić za zejście. Pasuje ci to w sumie bardzo, że on tak wolno się cofa. Nie tak, ukrywam, bo cię teraz tutaj trochę szakuje. Trochę tutaj mam problem, żeby... No. Dobra, tutaj piątka. Tak, ciach, ten zawodnik za chwilę zniknie nam. No ja mam 2 do ruszenia, ty masz... A nie. Mamy po 3. Po 3, no. Tutaj jest standstill. Okej. Okay. Chodźcie tu, misie. Co tam będziemy się macać? Wyjdziesz za tego budynku? Podejdź no. Podejdź no do pota. Walecznij w coverze. O ja, ale jesteś dzielny, taki duży, ale cały czas tchórzy, nie? Tak. Jestem dużym misiem, ale... A co poradzę, no? Nic nie poradzisz. Może ja się boję otwartych przestrzeni? No, ewidentnie. Strzelajmy do siebie, Mikołaju. Strzelajmy, zatem ja pierwszy, prawda? Tak, oczywiście, pozwolę ci. Dziękuję. Chciałbyś rzucić oczkiem, czy ja widzę tego misia? Dobrze, pozwolę, że zdejmę ten budynek. Tą chmurkę może też. Myślę, że na coverze jak najbardziej. Myślisz, że na coverze? Tak, że tutaj jest częściowo zasłonięty z jego perspektywy. Let it be. Let it be. Czyli strzelasz, czyli co? Przegrzewasz się, rozumiem, żeby mieć więcej kostek? Tak, przegrzewam się, żeby mieć więcej kostek, bo zaraz może się okazać, że ja strzelam na przykład na 12, jak tak sobie podliczymy, bo szczerze mówiąc tak, zasięg jest kijowy, bo jesteśmy na 16 w tym momencie. I teraz tak, 3 plus 1, czy to jest 4, plus cover to jest 5, plus zasięg to jest 8,
plus moje przygrzanie jedno to jest 9, plus mój fire control to jest 11. No, nie jest to powalające. Nie jest, ale... Ja przed chwilą Gryfin spłonął od podobnego strzelania. No, tym razem nie. Tym razem nie, ale szczerze mówiąc, co ja mam tutaj zrobić? Czy warto mi przerzucić wówczas najwyżej... Musisz szóstkę wyrzucić, żeby raz jednego trafić. No tak. Nie, dobra. To w takim razie strzelamy tutaj. Tak. Tutaj jest dużo łatwiej, bo jest 2, 3, 4, 5, 6. Trzy strzały na 6. Dwa trafienia. Dwa trafienia, to będziemy przerzucać. Jasne, jak najbardziej. Dwa trafienia. Raz i dwa. Ha! I co? Zero armora. No i ten jeden, nie? Ten tak. Jeden zabrakło. Przerzucić znowuż jedynkę na jedynkę. Cóż za nieszczęście. Ale widzę, że się przyjąłeś moim nieszczęściem. Tak, bo wiesz, ja jestem w ogóle super tutaj współczującym graczem. Znowu gra na czas. Tak, trochę tak. Dobrze, w takim razie strzelamy do siebie. Battle Master, 3 strzały na 3 plus w twojego Osoma, na 4, bo twój TMM, 5, 6, bo zasięg. Niczym się w tym momencie nie różniłem, poza tym, że ja byłem w coverze. Na szósteczkę, 3. 3 wbiłeś mi? Mhm. To są 3. Jest skryplowany. Czy chcesz zobaczyć, czy go rozwalisz? Znaczy, no rzucę sobie jednego krytyka, ale 8, tam bez różnicy. Teoretycznie mógłbym do niego jeszcze trochę postrzelać, ale myślę, że w tym momencie to nie ma sensu. Dzięki bardzo. Zasłużone twoje zwycięstwo. Kości bardzo pomogły, nie? Nie ukrywajmy w tej grze. Niestety w tym przypadku bardzo dużo miałem po prostu dobrych rzutów, więc... Myślę, że możemy tutaj zrobić podsumowanie z tej perspektywy w tej chwili całej rozgrywki. Sytuacja wyglądała w ten sposób, że próbowałem Wolverinami tutaj, następnie Osom miał je wesprzeć, ale miałem nadzieję, że mój Thunderbolt poradzi sobie tutaj z Griffinem. Tak się nie stało, Griffin go mocno zepchnął, tak. Skryplował go ostatecznie, zemściłem się na tym Griffinie, go zmiażdżyłem, ale w międzyczasie Katapult cały czas strzeliwał, po prostu trafiał, co chwilę tu urywał jeden, tu urywał dwa. Nie ukrywam, że znowu moim zdaniem Battlemaster zrobił bardzo mało. Tak. Dużo lepiej sobie radził chociażby Shadowhawk, tak? Który gdzieś tam Battlemaster tam Wolverine coś zrobił na początku, ale później tak się czaił, nie mógł znaleźć dobrej pozycji. No fajnie, brakowało mi. Gdyby Shadowhawk się dłużej utrzymał, gdyby udało mi się przeważyć tego Griffina, dojść do twojego katapulta i trochę znaczy, jemu zagrozić. Myślę, że to byłoby bardzo ciężkie, bo zauważ, wysunąłeś się gdzieś w zasięg katapulta i tak naprawdę Griffin i jedna czy dwie tury strzelania z katapulta zmusiły cię do tego, żeby się wycofać już. Więc... Tak, ale gdyby tutaj Gryfa nie było, a nie miałbyś innego spotera, bo tu jest las, to nie miałbyś tak łatwo, bo musiałbyś się troszeczkę ty pokazać mi. Tak, no gdyby Gryfina tam nie było, ale Gryfin po to tam biegał. Tak, dokładnie. Gdybanie. Także jeszcze raz gratulacje. Okej, to już koniec naszego Battle Reportu w 11 rundach. Amadeusz się umęczył tutaj pokonując mnie. Tak wyglądała nasza pierwsza rozgrywka w Battletech Alpha Strike. Nie ukrywam, że kupę frajdy, myślę, że gdzieś tam w miarę fajny stół udało nam się stworzyć. Graliśmy 4x4 mechy. Serdecznie polecamy tą grę. Jeżeli wam się filmik podobał, to please zalajkujcie. Jeżeli chcielibyście widzieć o naszych nowościach, nowych filmikach, proszę subskrybujcie. Jeżeli chcielibyście widzieć, jak gramy więcej w Alpha Strike albo w Battletech, też nam dajcie znać w komentarzu. Rozważymy taką opcję kolejnych rozgrywek. A tymczasem do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! Siemaneczko.